Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy tutaj zdemontowany silnik. Silnik podchodzi od Toyoty, od dawcy do Supry. Teraz pójdzie cały materiał z demontażu silnika. I tutaj co mnie zaciekawiło? Zaciekawiło mnie tutaj, popatrzcie się, datę, kiedy był wymieniany rozrząd, czyli w 1994 roku. Czyli policzcie sobie, jak teraz mamy 2023, ile lat nie było tu zaglądane. Ja nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy, w jakim stanie jest rozrząd i co, może go rozkręcimy i zobaczymy. Czekajcie, bo jedną ręką to sobie, ale poszło. To też bardzo lekko. Na to w ogóle klucz ciężko nachodzi. Mogłem wziąć statyw, byłoby mi wygodniej. O, coś poszło. Poszła. Gdzie jeszcze mamy tutaj? Też mocno skorodowana. O, ale poszła. Tam my już ruszali, czy nie? Chyba nie. Też poszło, dobra. Ściągniemy sobie skrzechotki. Odkręcimy śrubeczki. Zobaczymy, w jakim stanie jest rozrząd bez wymiany. Ile? 31 lat. Dobrze liczę? Nie dobrze liczę. 29 lat. Tak, 29. Jakby było 30, tak, to byłoby 2024, czyli to mamy 29 lat. Sam jestem ciekawy, czy on w ogóle tam jest. Tutaj no, cały materiał oglądniecie z demontażu silnika pewnie w następnym filmie, czyli w niedzielę. Ale tutaj takie pytanie mi się nasuwało po demontażu tego silnika. Jak to jest zrobione, że takie stare auto i każda jedna śruba się odkręciła bez problemu? Bez użycia palnika, bez naspawywania. No popatrzcie się, jak wyglądają gwinty, jak nowe. Dobra, chyba już wszystkie mamy śruby. Uwaga. Chwila napięcia. Jest. Popatrzcie. No, rolka wygląda kiepsko. Jest skorodowana. Tutaj będzie mieć jakiś numer może. To zamówimy do tej drugiej Supry. Pasek wygląda bardzo przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie. Nie ma żadnych pęknięć. No już nie będziemy odkręcać tutaj, bo i tak nam tak nie wyjdzie. Ale bardzo prosty rozrząd. Wał, dwa wałki, napinacz. I w zasadzie taki napinacz bardzo prosty, widzicie, że tutaj jest na sprężynkę. Także prostota żyje. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Wolicie skomplikowane rozwiązania czy proste? Nawet powiem szczerze, że dosyć sucho tutaj jest, nie ma jakichś żadnych wycieków. Wiadomo, jak będziemy robić w tej Suprze, bo to jest silnik z dawcy, jak będziemy robić rozrząd w tamtym silniku, no to tam oczywiście simmeringi pewnie damy nowe. Ale popatrzcie, śruby jak nowe, nie ma korozji, kurczę. Pasek niespękany. A ma, tak liczyliśmy, 29 lat bez wymiany. No jedynie co to ta rolka faktycznie nie wygląda ciekawie. Pewnie wilgoć tutaj sprawiła, że te łożyska w środku już są w kiepskim stanie. Tutaj mamy pompę wody. Tutaj mamy jakiś wyciek. Także wygląda to wszystko obiecująco. Dobra, ja zakładam osłonę, żeby śrubki nie poginęły. A osłona tu jakąś uszczelkę nie ma? Nie ma, ale bardzo fajny patent. Popatrzcie się. Tu mamy taką fajną uszczeleczkę. Dlatego tu jest tak wszystko sucho, bez żadnej wilgoci.
W tym odcinku to już wszystko. Jutro odcinek wchodzi, jak zdemontowaliśmy silnik bez podnośnika na glebie na jezdni. Dzięki, pozdrawiam.